Jesteśmy w Pradze, w Arena Sparta. Za mną klatka, w której za jakieś 20 minut rozpoczną się walki debiutanckiej gali Fighting Zone. Ciekawa organizacja postawiła na pojedynki polsko-czeskie w walce wieczoru. Zobaczymy Michała Fijałkę w starciu z Stasi Lolarem. Co ciekawe, będzie to pojedynek pięciorundowy, tak więc mam nadzieję, że zobaczymy ten królewski, mistrzowski dystans. Oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich Polaków. Sebastian Romanowski, Kamil Gniadek, Wojciech Janusz, jeszcze kilku chłopaków tutaj. Postaram się pokazać polską siłę. Widzowie dopiero się schodzą, walki niedługo się zaczynają. Gdzieś w tle słychać Jurasa, który także jest tutaj obecny, a więc zapraszamy na galę. Rapper a MMA fighter na skórnicy wiezwa do 11 profi fightu, przedchodzi 10.
českého polský soupeř. Už bychom první vítězství docela potřebovali. A můžeme očekávat, že Honza Maršálek se bude snažit udržet ten zápas v souboji. A tedy v postoji. A souboji taky, tady ale teda nepříjemný. Teď tam propadnul a je tak, takže nebylo po zápase. Musím řešit tady teda dobrý. Bojovníka Romanovského. Jedna rána je málo. A tady nepříjemně. Tentokrát nenechal Maršálka utéci Romanovský z toho takedownu. Neskončil v dobré pozici. Tak 2-1. Tak zaslouženě. Bohužel, ale byl to dobrý zápas. Tak mówi, siedmiu berserkerów się biło, wszyscy wygrali, to powiedz, czy kogoś byś chciał szczególnie wyróżnić, ktoś ci tam szczególnie na plus się pokazał, twoim zdaniem? To znaczy, jako że kolegów, to jestem ze wszystkich dumny. Myślę, że najlepiej zaprezentował się dzisiaj Kamil Gniadek, bo poprowadził walkę, bo profesor, który po prostu nie dał się w ogóle rozwinąć swojemu przeciwnikowi, który zachował się po prostu nieprofesjonalnie i w dniu wagi, po robieniu już tej wagi, wniósł o 5,5 kilo za dużo. Miałeś jakąś ekstra motywację, żeby go ukarać za ten brak profesjonalizmu? Mieliśmy. Wszyscy przez zakarę go. No, został ukarany. Jestem miał w planie to ukrócić na tytuł we wadze 66 kg, ale na koniec to nepovedlo. Poté se prohrál za Rostlane Pokorným. Právě za Hradecký Dubox půjde o ten titul, ale teď pojďme do oktagonu. Martěk Rusovský! Další dobrý low kick. Ten instrukce z polského Rusovovi zabírá tím low kickem. Pokus o naskočené koleno, pak přišel hajkík do krytu. Nemá tu správnou výšku na 93 kg, ale oba dva to evidentně mají v rukách. Vizualizace v głowie, tylko zwycięstwo. Nie może być wątpliwości, tak? A co będzie, gdyby wy trenujecie w najlepszym klubie w Polsce, jak nie w Europie, oni naprawdę się was boją, czy tam nas się boją, bo wiedzą, kurde, że mamy mocną ekipę. My narzucamy sprawę. Czyli nasz scenariusz, nie ich, tylko my piszemy ten scenariusz.